5 lutego Kościół wspomina świętą Agatę, dziewicę i męczennicę. Agata, zwana Sycylijską, jest jedną z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie świętych. Wiadomości o niej mamy przede wszystkim z akt jej męczeństwa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniał bowiem zwyczaj, że sporządzano akty męczenników. Większość z nich nie doczekała do naszych czasów. Akta męczeństwa Agaty pochodzą dopiero z V wieku. Według opisu męczeństwa Agata urodziła się w Katanii, na Sycylii, około roku 235. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwinicjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść i pragnienie zemsty. Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, zarządzone przez cesarza Decjana. Kwincjan aresztował Agatę. Próbował ją zniesławić przez pozbawienie jej dziewiczej niewinności. Dlatego oddał ją pod opiekę pewnej rozpustnej kobiety, imieniem Afrodysa. Kiedy te zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę na tortury, podczas których obcięto jej piersi. W tym czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 5 lutego 251 roku. Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym miejscu poza miastem. Papież Symmachus wystawił ku jej czci w Rzymie, przy Via Aurelia, okazałą bazylikę. Kolejną świątynię w Rzymie poświęcił jej święty Grzegorz Wielki w roku 593. Wreszcie papież Grzegorz II przy bazylice świętego Chryzogona na Zatybrzu wystawił ku jej czci trzeci rzymski kościół. Dowodzi to wielkiej czci, jaką otaczano ją w owych czasach. Obecnie ciało Agaty znajduje się w katedrze w Katonii. Wielkiej czci doznają jej relikwie, między innymi welon, dzięki któremu, jak niesie podanie, Katania nie jeden raz miała doznać ocalenia. W dzień świętej Agaty błogosławi się chleb, sól i wodę, które mają chronić ludzkość od pożarów i piorunów. Poświęcane kawałki chleba wrzucano do ognia, by wiatr odwrócił pożar w kierunku przeciwnym. W dniu jej pamiątki karmiono bydło poświęconą solą i chlebem, by je uchronić od zarazy. Święta Agata wzywana jest przez kobiety karmiące oraz w chorobach piersi. Jest ona także patronką ludwisarzy. W ikonografii święta Agata przedstawiana jest w długiej sukni z kleszczami, którym ją szarpano. Jej atrybutami są chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, kość słoniowa, symbol czystości i niewinności oraz siły moralnej, palma męczeńska, obcięte piersi na misie, pochodnia i płonąca świeca, symbol Chrystusa. Módlmy się, Wszechmogący Boże, niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie święta Agata, dziewica i męczennica, która podobała się Tobie, dzięki męczeństwu i poświęconej Tobie czystości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison.